Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, z tej strony ja wasz Amoś i wróciłam po półrocznej przerwie. W ogóle masakra, pół roku, ludzie. I tak samo nostalgicznie powiem wam, że nagrywam o 4 czy 5 nocy. O 4 nad ranem. Tak nostalgicznie, trochę tak samo jak Kopciucha nagrywałam, ale no, w sumie pół roku temu go nagrywałam, Kopciucha, no tak już pół roku tutaj siedzę. Na tyłku nie nagrywam i się zastanawiam, czy ja wciąż umiem nagrywać na żywce, że tak powiem. Mam nadzieję, że umiem. Niestety musiałam. O, Jezu, ja wam zawsze chcę mówić, co się u mnie dzieje, a potem sobie włączam grę i zamiast mówić wam, co się u mnie dzieje, to muszę tłumaczyć. Życie, no nie? Więc może na początek wam na szybko wytłumaczę, co i jak, ponieważ ostatnio miałam w swoim życiu takie załamania troszkę. Psychiczne, jakby to powiedzieć, i nie byłam pewna, czy ja chcę dalej nagrywać na YouTube, czy nie. Aktualnie wciąż powiem wam szczerze, że bym chciała to nagrywać na YouTube, tylko nie jestem do końca pewna, co nie jestem do końca chętna do ogrywania różnych takich różnych gier. Bo nie wychodzi za wiele takich fajnych gier, wam powiem absolutnie szczerze. Część nawet z tego, co ja bym chciała ograć, to po prostu no nie mam na to sprzętu. No, no biedna jestem. No. Aczkolwiek stara idzie do pracy, więc może w końcu zarobi na ten sprzęt. Z drugiej strony wam też absolutnie powiem szczerze, że. O, właśnie. To jest taki nowy news, ale prawdopodobnie nie nowy, bo to jest u mnie typowe. Laptop mi się zepsuł i musiałam kupić nowy i właśnie dlatego nie jestem pewna, co mi na nim pójdzie, a co na nim nie pójdzie, ale wiecie. Póki ta gra na nim idzie, to jest subcio. I mam nadzieję, że się wszystko ładnie nagra. Jeśli się nie nagra, to będzie trochę lipa, bo zobaczycie nawet tego. Do kogo ja wtedy będę mówiła. No oczywiście, ponieważ YouTube to jest paskuda jedna wielka z algorytmami, to możecie zostawić tutaj dla tego biednego Awośka lajka i komentarz, bo mi jest bardzo smutno, jak nie widzę waszych komentarzy. Możecie mi po prostu napisać, że to obejrzeliście. Tak samo was zapraszam do serii dla wspierających, bo wasz Awoś się zabrał za tłumaczenie serii i robienie serii dla wspierających. I tam dodaje napisy i są ładni faceci i w ogóle historia jest taka trochę ładna, trochę dużo tam osób umiera, spoilery już zaczynam mówić, ale dobra. Jeśli lubicie urocze serie, ale nie jakoś mega przesłodzone, to zapraszam. Tam nie ma też za dużo takiego... No, romansu między bohaterem i bohaterką, ale więc to jest taka seria dla ogólno dla wszystkich. Serdecznie polecam, Awoś poleca. Wiedźmy też polecają. Zastosowane. Nie wiem do czego, ale dobra. Może lećmy po prostu pierdzielek po tym. Czy kiedykolwiek słyszeliście o zaklęciu, które jest używane na lusterku? Lusterko może cię wysłać do luszczanego świata, gdzie twoje życzenia możliwe staną się prawdą. To jest właśnie to, czym zaklęcie jest. Jakkolwiek. Rzeczy, które nas pocieszały i rzeczy, które były wokół nas przez bardzo długi czas, pewne z nich mogą zawierać jakąś moc. To mogłaby być dusza, magia, albo prawdopodobnie demon. Nie, oczywiście, że nie. A nawet jeśli. Jest tutaj pewna nieznana historia o dziewczynie, która wypowiedziała to zaklęcie. Ale lustro, na którym było użyte zaklęcie, odbijało życie pewnej osoby, która została zabita. Zastanawiam się, co się wydarzyło z tą dziewczynką. Czy to było dla niej błogosławieństwo? Uwielbiam budzik na nagraniu. O Boże, może go wyłączę. Zapomniałam kompletnie, że go włączyłam. Cudownie. Cudownie. Jeszcze mi tutaj komar gdzieś lata. Także wszystko na nagrywaniu przebiega tak jak zawsze. Genialnie. Co za nostalgiczna część nagrywania. Czy to będzie dla niej błogosławieństwo, czy być może klątwa? Cóż, zacznijmy więc. Komarze, ja cię bardzo ładnie proszę, tylko nie leć blisko mikrofonu, bo będzie w ręce nie słyszeć.
To zaklęcie jest proste. Jedyną rzeczą, które do niego potrzebujesz, są. Jako zaraz walne. Tylko niech podleci bliżej. Coś plus coś. Duże lustro i świeca. Nienawidzę cię. Dlatego cię zabiłam. Mam nadzieję, że jesteś martwy. Bo nie widzę nic w tej ciemności. To tak. Już na odcinku mamy fragment, w którym komary umierają. Genialnie, wszystko jest spoko. Oprócz tego pewne rzeczy się nigdy nie zmieniają, jak na przykład to, że zawsze muszę uderzać nogą o biurko. Polecam się. A powinnam sobie zacząć zmieniać jakoś mój wystrój stanowiska pracy. Dobra. Tuż przed północą, w czarno. Tak, chciałam powiedzieć czarno-białym. Boże, zakrytym ciemnością pokoju, światło. Zasiedź świecę i umyj się na wprost lustra. Zaświeć światło, dziewczyna, i nie wypowiadaj zaklęcia, i na tym się kończy ta gra. Kiedy północ nadejdzie, coś się wydarzy. No, dziwne by było, jakby to się nie wydarzyło. Może będę w stanie pójść do lustrzanego świata, gdzie moje życzenie stanie się prawdą? To jest całkiem proste, czyż nie? Jeżeli odniesiesz sukces z tym zaklęciem, to możesz nie być w stanie wrócić do swojego oryginalnego świata. To jest to, co mi powiedzieli. Ale jeżeli ci się uda i nie będziesz w stanie wrócić, ludzie, którym się udało, oni nie mogą przenieść swojego zaklęcia na innych? Wiem, że to wszystko brzmi jak zabobony, ale nie dum o to. Powinnaś bać, bo pewnych rzeczy się nie wypowiada. Nie wiesz, że nie znasz takiego szczegółowego zdania, które brzmi: uważaj, czego sobie życzysz. No właśnie, to lepiej sobie uważaj, czego sobie życzysz. Boże, i ten komar tutaj gdzieś lata znowu. Ogarnijże się. Lustereczko, lustereczko, inna ja w lustereczku. Pojawiła się znikąd. Brawo ty. Boże, jaka to jest pikselowa. Gdzie? Gdzieś jesteś. Brawo ty. O, racja, zaklęcie. Zastanawiam się, czy zadziałało. No skoro jesteś ciulwiek gdzie, to chyba tak. Mogę chodzić, ale się zwiesza. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Podniosę świecę. Wepchany królik. Brawo, króliku. Dotarłeś tutaj wraz ze mną. Zapiszmy sobie. Ja tutaj mam już sobie, bo sobie sprawdzałam, czy mi gra w ogóle będzie szła z tym do nagrywania. Jak widzicie, troszeczkę się niestety zwieszam. Mam nadzieję, że przeżyjemy. O, ktoś tu chodzi za mną? Ptaszki mi ćwierkają za oknem. Ciep, 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 ciep. Słyszałam odgłos kroków. Czy coś było za mną? Tak, druga ty. Siostra bliźniaczka ci się znalazła. Chodź. Czerwona. Czerwona. Ciap, 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 ciap. Trochę się mi zwiesza, niestety, jak widać. Ale wydaje mi się, że mi się zwiesza, że to światełko, które jest wokół bohaterki, tutaj chodzi całkiem płynnie. Dobra, literki. Rzeczy do makijażu, szycia i inne rzeczy. Jakieś pitu i tu. Srebrna wiosna, czerwone klejnoty, trzy gwiazdy i krasnoludek? Moje ulubione baśnie. To za dziwne baśnie, nigdy o takiej nie słyszałam nawet. 07453. Okej, mniej więcej kojarzę kolory.
Ach, to sorry, ja już pamiętam, jaka to była liczba, więc sobie wpiszę. Coś jest na podłodze. Sufit się zapada. Kości. Ojojoj. Co to, Żyrandol spadł? Muszę się stąd wydostać. Widzicie, to jest zemsta Żyrandola od Lavella. Ta właśnie się dokończy. Bicie Żyrandol. Dlatego dzieci nie uderzajcie Żyrandolów. Nigdy. Nie mogę przestać kaszleć. Na co ty mi powiesz? Myślę, że muszę tych odpocząć. Tylko troszkę pobiegałaś, już kaszlesz, no wiesz co? W sumie masz zadyszkę jak ja, kiedy biegnę na autobus. To też nie jest daleko, ale wiecie. Lustereczko, lustereczko. Moje najgłębsze i najkochańsze ja. I ja, z zewnątrz lusterka. Co się tu pojawia? Czym ty jesteś? O, masz szóste bliźniaczkę, brawo ty! Trochę straszną, ma uśmiech jakby jej, nie wiem... Uwielbiałam się bawić z inną ja, odbijającą się w luszcze. Jakkolwiek... To nie mogło być zwyczajne lusterko. Mogłam zaakceptować tylko to lusterko. O, ktoś tu jest, jakiś czapkogłowy chłopiec. On czemu ma uszy? Takie króliczy uszy, opadające? Chłopiec wygląda na zmartwionego. Kim jesteś? Dzięki Bogu, obudziła się. O, rzeczywiście ma uszy. Takie dwójkę uszy na bokach. Och, przepraszam, że cię zaskoczyłem. Królik! W sumie na początku też mieliśmy wypchanego chlika. Wszystko są w porządku. Twoja twarz wygląda o wiele lepiej teraz, niż kiedy cię znalazłem. A że twoja twarz wygląda o wiele lepiej, kiedy cię znalazłem. Dzięki. Moje imię to Ros, a ty jesteś... Jestem Shuni. Shuni. Nie, to nic. Hej, gdzie jesteśmy? Gdzieś wewnątrz lustra. Wewnątrz lustra. Wygłodziłam zaklęcie przed lustrem i odkryłam, że to jestem? Czy ty pochodzisz z tego świata? Nie, ja też jestem tutaj obcym, zupełnie jak ty. I też nie wiem niczego o tym miejscu. Ach tak. Hej, jak tutaj skończyłeś? Wszedłem ocalić kogoś ważnego dla mnie. Ten ktoś musi być gdzieś tutaj w tym świecie, więc przyszedłem się tutaj porozglądać. A co z tobą, Ros? Dlaczego tu jesteś? Ja... Jestem pewna, że był jakiś powód, dla którego podjęłam to zaklęcie i że czego sobie życzyłam, ale... Nie pamiętam niczego więcej? Więc zapomniałam, co chciałam zrobić. Teraz tylko chcę wiedzieć, jak mogę wrócić do domu. Więc jeśli znasz drogę, to powiedz mi, proszę. Przepraszam, ja też nie znam drogi z powrotem. Ale proszę, pozwól mi dołączyć do ciebie. Jej, pozwól dołączyć obcemu do swojej grupy. A co z tą osobą, którą szukałeś? Myślałam, że kogoś szukałeś. Co ty się tutaj powtarzasz? To jest w porządku. Chcę odnaleźć drogę z powrotem, także dla niej. Po prostu czuję się troszkę... jakby to powiedzieć... nieśmiało. Żeby iść samemu do przodu. Nie mam wystarczająco odwagi, żeby iść samemu. W porządku więc, chodźmy odnaleźć ją razem. A nie ma tu jak się wszystkim płuc, jak się leci. Shuni dołączył do partii. Do grupy. Ciep, 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 ciep. Zapisuję. Mamy tutaj coś żółtego, coś srebrnego. Okay. Jak zrobić specyfik wprowadzając... Co? Objęcia śmierci, coś w tym stylu. Transferowanie. Moja ulubiona książka, jak się tutaj dostała? Coś upadło. Zakładka? Jest coś na niej napisane. Wieczne piękno.
Lazurowe motylki idą do srebrnej ramki. Szkarłatne motylki idą do złotej ramki. A, okej. Okay. Nagle lampa buchnęła, co? Tak jak z tymi burzami u nas. Coś wcześniej już po tym. Okej, okay, czyli motylki trzeba złapać. No. Dobra, mam cię. Czekaj, złote były czerwone. To były te. Myślę, że coś usłyszałam za drzwi. Oh my god, moje biedne nogi. O, dobra, czerwone D, fioletowe E i zielone N. Jestem całkiem głęboko, ale nie mogę zobaczyć dna. Może to lusterko może nas odesłać z powrotem? Ale nie sądzę, że możemy się tam dostać. Roz? Nie, to nic. Tylko sobie myślałam, że to może pomóc mi przypomnieć sobie, dlaczego tutaj w ogóle przyszłam. Mam nadzieję, że będzie w stanie. Hej, powiedziałeś, że szukasz kogoś. Jaka ta osoba jest? Samotna, tak przypuszczam. Zupełnie jak ja. Byłem bardzo szczęśliwa, kiedy się bawiliśmy razem. I naprawdę życzyłbym sobie, żebyśmy mogli spędzić więcej czasu ze sobą. Cóż więc, chodźmy odnaleźć drogę, jak się dostać do tego lustra. Dobra, czerwone, zielone N, czerwone D i zielone E. Okej. Okay. A nie tu! Czy to jest nagrobek? Prawo, lewo, prawo i w dół. To tak jak, wiecie, mówi się prawo, lewo i prosto w drzewo, nie? Dobra. Ale dobra, widzę tutaj fioletowy, to jest E, było czerwone D, E, N, dobra. Jeśli zawiedziesz, to grzeszysz i wtedy zawiedziesz, okej? Okay? Jeśli upadniesz, to z... Zmienimy to, bo widzę, że jest jakiś dziwny N. Dobra, jestem. Genialna. Wow, zadziałało. Hej, myślę, że jest ktoś na wprost lustra. A skąd ty wiesz? Wróżka? Troszkę podejrzane. Niby coś. O, rzeczywiście ktoś jest. I co mi powiesz? Więc dotarliście aż tutaj, nieźle. Hej, czy to jest ta osoba, której szukałeś? Nie, nigdy jej nie widziałem na oczy. Co ty robisz? Co ja robię? Niszczę to oczywiście. Czekaj, potrzebujemy się dostać do domu. Do domu? Nie przyszedliście tutaj na własne życzenie? Teraz łapię. Szuni? Jesteś demonem, który uwięził nas w lustrze. Demonem? Ta, nazywali mnie tak wcześniej. I co z tego? Mam zamiar zniszczyć każde wejście i wyjście. Do zobaczenia. Potrzebujemy znaleźć inną drogę do domu. Hej, to o tym demonie, o którym mówiłeś wcześniej. Stare i cenne przedmioty mogą trzymać w sobie duszę i magiczną moc. Pod normalnymi okolicznościami powinny chronić swoich właścicieli. Ale demony też mogą je opętać. Roz, czy użyłaś zaklęcia na tym lustrze? Jeden powód, dla którego zaklęcie zadziałało, to ponieważ demon w nim mieszkał. Demony karmią się duszami osób, które odbijają się w lustrach. Roz, nie znam powodu, dla którego tutaj przyszłaś, ale... Zostanę tutaj zbyt długo w tym świecie z demonem jest niebezpieczne. Roz, wróćmy do naszego świata tak szybko, jak to jest możliwe. Wrócić do naszego świata. Ale dlaczego ja tutaj przyszłam? Dlaczego powiedziałam to zaklęcie? To
To jest dziwne. Ten demon nie zaatakował nas natychmiastowo. Czy jego celem jest uwięzienie nas w lustrze więc? Demon w lustrze. Ja wewnątrz lustra. Czy mówiłaś coś? Nie, nic. Wcześniej ona powiedziała, że ma zamiar zniszczyć każdą wejście i wyjście. Czy to oznacza, że powinno być też inne wyjścia? Więc chodźmy je odnaleźć, zanim ona je zniszczy. Okej, moi drodzy, ale myślę, że sobie tutaj będziemy kończyć powoli. Troszkę krótki ten odcinek, wybaczcie mi. O, a dobra, to może jeszcze troszkę poczytam, skoro jest taki krótki. Obniżyliśmy poziom wody, więc teraz mamy jest teraz wystarczająco niski, żebyśmy mogli przejść. Hej, co jeśli wydostamy się stąd, to co byś chciał zrobić na początek? Jeśli mógłbym się stąd wydostać, chcę, żeby osoba, którą kocham, się uśmiechnęła. Dla mnie to jest najlepsze. Zastanawiam się, czy twój ukochany przyjaciel też się ze mną zaprzyjaźni, kiedy się w końcu spotkamy? Ha? Nie, nieważne. Hej. Chcesz usłyszeć, dlaczego powiedziałam to zaklęcie? O, więc już wspomniałaś powód, dla którego tutaj przyszłaś. Pewnie, pozwól mi usłyszeć. Byłam zbyt słaba, żeby bawić się z innymi dziećmi. Właśnie tego zawsze byłam całkiem sama. Nieważne, jak bardzo chciałam mieć przyjaciół, nie byłam w stanie wydostać się z mojego pokoju. Nikt nie wiedział, że tam jestem. I nikt nie próbował do mnie podejść. Więc bawiłam się całkiem sama. Jedynym miejscem, do którego mogłam pójść bez żadnych zmartwień o moją chorobę, było... biblioteka. Moje ulubione miejsce. Nawet jeśli nie mogłam wychodzić na zewnątrz, żeby się pobawić. I nawet jeśli nie mogłam mieć przyjaciół. Z książkami mogłam podróżować po różnych, zupełnie innych światach. To być może wszystko było stworzone przez fragmenty mojej żywej wyobraźni jakkolwiek, dla takiej osoby zamkniętej sobie, jak ja. To były jak małe światy wypełnione cudami. I pewnego razu, kiedy byłam w tej bibliotece, znalazłam tomik o magii. Było tam zaklęcie, które mogło sprawić, że twoje życzenie stanie się prawdą. Co jeśli mogłabym być znowu zdrowa? Co jeśli mogłabym mieć przyjaciół? Co jeśli też mogłabym żyć w tym świecie? Co jeśli też mogłabym żyć... Boże, nie umiem mówić. Co jeśli też mogłabym żyć w tym niesamowitym zewnętrznym świecie, zamiast tkwić przez wieczność w moim pokoju? To jest to, czego sobie życzyłam. Albo raczej... miałam nadzieję. Trzymałam się nadziei. I jeszcze ta nadzieja stawała się coraz słabsza z każdym lekarstwem, jakie musiałam wziąć. Nieważne jak ciężko próbowałam, nieważne jak bardzo byłam zniechęcona, ten sen nie mógł się stać prawdą. Chciałam się zmienić, ale nie mogłam, więc zaczęłam się nienawidzić. Nienawidziłam mnie, która była bezradna i nie mogła niczego zrobić. No, znów ten królik jest na nowe. Właśnie tego zdecydowałam się wypróbować to zaklęcie. Ten królik jest w odcieniach taki jak Shion. Czy Shion jest naszym jakimś obrońcą? Nie wiem. Właśnie tego odkryłam tutaj z tobą teraz. Jeśli to z powodu tego demona, który wspomniałeś wcześniej, to ja... Proszę, nie mów, że się nienawidzisz. Ty nie masz pojęcia, jak się czuję. Tak, nie mam. Nie byłam w tej samej sytuacji, co ty, ale była całkiem podobna. Wszyscy inni wyglądali, by się cieszyli się w przebywaniu w świecie pełnym światła, podczas gdy ja byłem pogrążony w ciemności. Żyłem w świecie pozbawionym światła i nadziei. Zazdrość pożerała mnie i czułem, że jestem przygnieciony przez to okropne uczucie. Czułem się, jakbym został zostawiony gdzieś z tyłu, zapomniany, umierający. A teraz? Teraz wszystko jest w porządku?
Tak, ponieważ był ktoś, kto mnie ocalił. O Boże, ktoś, kto mnie ocali. Dzięki tej osobie zdałem sobie sprawę, że świat może być ciepłym, pełnym nadziei miejscem. Więc czy to jest ta osoba, którą chcesz ocalić, Shuni? Dokładnie. Ale to jest bardzo frustrujące i smutne, że nikt nie przyszedł ocalić ciebie, Ross. Właśnie tego, jeśli to jest twoje życzenie, to chcę je spełnić, ponieważ jestem twoim przyjacielem. Dziękuję. Boże, burza mnie idzie, więc... Może rzeczywiście będzie lepiej już tutaj zakończyć, więc... Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Bye, bye!